Cześć, z tej strony Królik, stoja go tnę. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o tym, jak wygląda życie w zapomnianych krainach. Jak wygląda życie w zapomnianych krainach? Tak jak w naszym świecie, zależy gdzie, kiedy i w jakiej rodzinie się urodziłeś. Często zapomina się, jak olbrzymi to świat. Oprócz Fejrunu, na Torilu istnieją jeszcze inne kontynenty. Anhorone, Karatur, Mastika czy Zakara. Na każdym z nich codzienność wygląda inaczej. Co więcej, nawet w samym Fejrunie istnieje tak wiele różnych krain, że trudno uogólnić je wszystkie w kontekście życia codziennego, co nie znaczy, że nie spróbuję. W ciągu ostatnich 150 lat życie w zapomnianych krainach było jedną wielką karuzelą wielkich wydarzeń. Trwały czasy niepokoju. Bogowie chodzili po ziemi i podzieli swoje dzieci. Przez świat przeszła plaga czarów. Imperia powstawały i upadały, nawet dosłownie. Co to jednak ma związanego z codziennością większości osób? Sporo, jeśli bierzemy pod uwagę, że to świat pełen magii i cudów. Uogólniając życie w Fejrunie, dla większości przypomina czasy późnego średniowiecza. Feudalizm, rycerze, wojny, szlachta wykorzystująca chłopów, potężne religie, trochę zabobonów. Dodajmy do tego magię, potwory i wszędobylskich poszukiwaczy przygód. Brzmi jak typowe fantazy, bo tak jest. Ale istnieją krainy, gdzie nie do końca to działa. Lantan, będący tutejszą Atlantydą, pełen cudów techniki, przypominający te stworzone przez Da Vinci'ego. Mulhorand i Unter, które są zbudowane przez porwanych z ziemi starożytnych Egipcjan i Sumerów. Kalimszan, gdzie można przeżyć przygody rodem z Złotego Wieku Arabii. Można by tak długo. Pewne założenia sprawdzają się jednak praktycznie wszędzie. Niemalże wszyscy mieszkają we wsiach i w wioskach. Jedynie niewielu żyje w miastach. Co dziesiąta osoba może poszczycić się błękitną krwią. Praktycznie wszyscy znają w jakimś stopniu język wspólny lub jak go nazywa Ed Greenwood, autor Mową Krain. Oraz jest piśmienna. Co jednak odróżnia zapomniane krainy w codziennym życiu od naszych wyobrażeń? Niewiele. Tak, magia. Tak, bogowie stąpający po ziemi. Potwory. Smoki pożerające bydło i okazjonalnie porywające podróżne, by z nimi pogadać. Pozdrawiamy brązowe smoki. No dobra, sporo odróżnia ten świat od naszego z czasów średniowiecza. Ale po kolei. Magia jest wszędzie. Mniej więcej 1 na 100 osób umie posługiwać się w jakiś sposób sztuką. Najczęściej to będzie mag, ale jest też sporo zaklinaczy, czarowników, bardów i mistyków. Ci ostatni zwiększyli znacząco swoją liczebność po plazę czarów. Ale zwykły kmiot najpewniej nigdy nie widział żadnego zaklęcia, oprócz kuglarstwa rzucanego przez wędrownego czarodzieja. W większości miastach i na dworach szlacheckich magia jest dużo częstszym widokiem. Ale to głównie z powodów poszukiwaczy przygód. Istnieją jednak miejsca, gdzie magia to codzienność. Taj, Halrua, Silvermoon, Netheril i jego ruiny, Evermeet. Tam posługiwanie się magią pozwala na to, co szlachectwo w innych krainach. A jak to jest z religią? Mimo wszędobylskich bogów, tu sytuacja jest całkiem prosta. Wyznajesz to, co wyznaje się w twojej wiosce. Zazwyczaj jest to religia najbliższej świątyni lub klasztoru. Gdzieniegdzie znajdziemy jeszcze kręgi druickie. Dodatkowo wznosi się modły i składa ofiary do kilku innych bóstw, by nie gniewali się zbyt bardzo lub pobłogosławili osadę. W miastach istnieje zazwyczaj kilka różnych kultów, a mieszkańcy często wyznają patronów swoich profesji. Praktycznie codziennie gdzieś jest święto jakiegoś boga. Religia to niestety nie tylko ciągła zabawa i świętowanie. W szczególności, gdy twój bóg umie zejść na ziemię i ci naklupać. Albo innemu bogowi. Wojny religijne to więc też element codzienności. Przy czym tutaj armie umieją być prowadzone dosłownie przez swojego patrona. Zostawmy jednak sprawy ezoteryczne i wróćmy na ziemię. Życie w krainach jest nieco łatwiejsze niż w naszym średniowieczu. Mało kto umiera z głodu lub w wyniku epidemii. Co więcej, większość rolników umie poradzić sobie nawet podczas nieurodzaju, przynajmniej przez jakiś czas. Towary z wiosek zasilają miasto, a rzemieślnicy produkują dobra potrzebne na wsiach. W tym wszystkim bardzo przydatne są pieniądze. Podstawową jednostką płatniczą w całym Fejrunie jest sztuka srebra, gdzie bogatsi wykorzystują warte 10 sztuk srebra sztuki złota. Istnieją wariacje na temat monet i płatności, ale z tymi dwoma nigdzie się nie zgubicie. Miedź, platyna i elektrum jest niepewną formą wymiany, podobnie jak inne towary, jak perły podmorskich ras. Technologia to ciekawy paradoks tego świata.
Większość osób nie miała styczności z niczym bardziej zaawansowanym niż osioł w Kieracie. Istnieją sporadyczne młyny wodne lub rzadsze wiatraki, ale to rzadkość. W kontekście architektury łuk nośny jest niedawnym i szczytowym osiągnięciem techniki. Ten stan spowodowany jest uważaniem technologii za mniej eleganckie rozwiązanie niż magia. Godne barbarzyńców. Drugim powodem jest plaga czarów, która zniszczyła Lantan oraz cofnęła postęp o wiele dziesiątek lat. Jedyną grupą, która aktywnie rozwija wiedzę techniczną i inżynierię, są wyznawcy Gonda. To oni produkują broń palną, mechanizmy zegarowe i wznoszą najbardziej zaawansowane konstrukcje. Wielu z nich łączy też technologię i magię, by rozszerzyć granice obu dziedzin. Wojny to element wspólny naszego średniowiecza i zapomnianych krain. W wielu miejscach trwają potyczki o granice, a ostatnie półtorej wieku jest pełne konfliktów. Co odróżnia jednak te konflikty, to obecność magii. Zmienia ona obraz pola bitwy. Bardziej przypomina ono te z czasów oświecenia lub nawet początków XX wieku niż ze średniowiecza. Istnieją formacje lotnicze, artylerii magicznej lub te podobne do amerykańskich Marines. Wchodzimy pierwsi, wychodzimy ostatni. Spora część państw posiada też swoje zawodowe wojsko, z czego najsłynniejszą formacją są purpurowe smoki i wojenni czarodziejowie z Kormeru. Część młodych osób marzy o karierze w wojsku, gdyż jest to dobrze płatna praca. Wielu jednak próbuje uniknąć jakiegokolwiek poboru. Spotkanie ze smokiem, czarodziejem lub najemnikiem wyposażonym w magiczną broń rzadko kończy się zwycięstwem. Wszystko pięknie i ładnie. A jak wygląda dzień typowego chłopa? Wstaje on o świcie, zjada śniadanie i rusza z rodziną do pracy. Najcięższą pracę wykonuje się o poranku, a podczas wysokiego słońca zjada się posiłek, by uzupełnić siły. Całe popołudnie, aż do zmierzchu, dalej trwa praca. O zachodzie je się kolację, a wieczór spędza w zaciszu domowym, karczmach lub w spotkaniach. Niewielu zapuszcza się w nocy po północy, więc podczas księżycowego mroku i końca nocy typowy chłop śpi i odpoczywa. Dni mijają, miesiące przechodzą w lata, a one w wieki. Są jednak pewne różnice między kalendarzem gregoriańskim a kalendarzem Haraptosa. Rok ma podobnie jak u nas 365 dni, a raz na 4 lata przypada rok przystępny z 366 dniami. Istnieje 12 miesięcy, a dzień ma 24 godziny. Tutaj podobieństwa się kończą. Każdy z miesięcy ma 30 dni podzielone na 3 dziesięciodniowe tygodnie. W większości krain koncepcja wolnego 10 dnia tygodnia dopiero powstaje. Pozostałe 5 dni to święta przypadające mniej więcej w połowie pór roku lub podczas ważnych wydarzeń astrologicznych. Są to śródzimie, zielone trawy, śródlecie, obfite plony i święto księżycowe. Dodatkowy dzień w roku przystępny nazywany jest tarczowym wiecem i przypada po śródleciu. Podobnie jak w naszym świecie, nie istnieje jeden wspólny sposób określenia, jaki mamy rok. Najpopularniejszą formą jest jednak rachuba dolin, oznaczona skrótem RD lub DR w wersji angielskiej, obok roku. Co ciekawe, mało kto przejmuje się tą liczbą. Dużo ważniejsze w codziennym życiu są nazwy lat. Zaginiony mędrzec Augard Szalony wywróżył je milenia temu i spisał w bibliotece Candlekeep. Większość nazw w jakiś sposób się sprawdza, przez co wszyscy traktują je jako wróżbę nadchodzącej przyszłości. To, co poruszyłem w tym filmie, to wierzchołek Góry Lodowej. Liczę, że uda nam się jeszcze kiedyś rozszerzyć, by pokazać Wam, jak zróżnicowany i wielki jest to świat. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!